Ściągam sobie brzuch. Oglądam wystawy w pięknych sklepach. Zastanawiam się, jak one to robią, że mają zawsze nieskazitelnie czyste, białe spodnie, że na bluzce nie ma żadnych zagnieceń, że mają takie paznokcie pomalowane w kolorowe obrazki, że ich nogi są wydepilowane i ani śladu tłuszczu na brzuchach. Michaliny Wawrzyczek-Klasik. Dalej mi tego powietrza brakuje. Michaliny Wawrzyczek-Klasik, absolwentki JSP katowickiej, która zdobyła dyplom z wyróżnieniem w 2010 roku. Tak, wystawa ma tytuł Przestrzeń oswojona. Już tutaj parę osób słyszało, bo co nieco mówiłam, ale powtórzę jeszcze raz. Najczęściej ten termin przestrzeń oswojona rozumie się w taki bardzo prosty sposób, czyli poprzez udomawianie przestrzeni, zamieszkiwanie jej. Ja chciałam pokazać, że szczególnie w sztuce przestrzeń można oswajać śladem, wyobraźnią, emocją. I gdzieś tam staram się tym zajmować. Ta praca to jest instalacja malarska, gdzie wyjściem do niej gdzieś tam jest pejzaż miejski, jego elementy, ściany, mury, które sobie swobodnie wykorzystuję i zamieniam w taką abstrakcyjną, realną przestrzeń, w której mogę sama pobyć i też zaprosić do niej Państwa. Stand so close. Tylko patrz! Niektórzy mówią, że do jej oczu cisną się anioły, żeby sobie osiedle nasze pooglądać. To nic dziwnego, że każdy świętości taki dotknąć chciał, pomacać, ale świętości jej nie ubywało. Tyle jej w sobie miała, że kiedy ją chłopaki zgwałcili za boiskiem Armagedon, to dzielnicowy wcale sprawy do sądu nie wniósł, żeby dziewczynie siary nie narobić, no. Na początku był... Na początku był... Chaos. Nie. Na początku był niebytu beton. W galaktyce wirującej mieszał go pan, potem po trochu nabierał i w formy myśli swojej w lewo. Zawsze odpowiadała: abonent czasowo niedostępny. Zdesperował się pan nieprzystępnością swojego stworzenia. W końcu wysłał na osiedle nasze samego Michała Archanioła.